bo ta jest brzydka. W sumie to nic nie widać. Teraz widać. Cześć Mirek, siemanko. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Pierwsze 10 minut, może 5, to sobie tak coś popierdzielę głupoty, żeby ludzie przyszli. Bo mam garść informacji. Z różnych powodów pojawiają się one dopiero teraz, a nie później. Ale to zaraz będę to tłumaczył. Siema, siema. Dawno nie było live'a, więc stwierdziłem, że w końcu trzeba. Tylko wyczyszczę wam obiektyw, bo jest pewnie brudny. Aj, ścierka, weź się uspokój. O. Kurde, będzie... Czekajcie, muszę zmienić wam... Za daleko jest od tego. Zmienię wam przystawkę, żeby była bliżej szyby ta... telefonka. Siema, siema. Słyszałem już różne plotki na mój temat. Au! Już nawet na promie słyszałem plotki na temat tego, jak to wypadek miałem, czy inne dziwne rzeczy, więc no, cóż. Dobra, tak powinno być chyba ok, miejmy nadzieję. Zaraz to skręcimy. Ach. Jest tylko jeden minus, kurczę, bo live chat. Ten czat jest strasznie mały. Muszę sobie odpalić czat na drugim telefonie, bo ja nie będę nic widział. Generalnie. Zaraz będziemy działać. Dajcie mi sekundę. Bo mam jeszcze dzisiaj do trochę kilometrów do zrobienia. Więc no, taka sytuacja. Jezu, co tam się dzieje? Uno sekundo, słuchajcie. Czy mam jeszcze inną opcję? Zaraz chyba tak zrobię, że po prostu w ustawieniach poprzestawiam czcionkę. Będzie to dziwne. O, dobra. Witam raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Buźki nie pokazuję na razie, bo mam brzydką. Tak serio to będziemy jechać, więc nie chcę za bardzo, wiecie, sobie świecić po oczach. Nie, nie, to akurat, wiesz co, ta przerwa w live to była moja wina, bo musiałem sobie zmienić czcionkę na telefonie, dlatego że nie widziałem czatu w ogóle. Miałem za małą czcionkę. Jak zminimalizowałem YouTube'a, to niestety się wysypała ta. Kurde, jak mi szyby porują. No więc tak, słuchajcie. SUV wyjaśnień kilka. Bo wiem już wszystko, dzisiaj się... Tak myślę, że wiem wszystko, bo to też nie jest pewne, że ja wiem wszystko. Ale w tej kwestii myślę, że już wiem wszystko. Historia tego typu, że miałem do zmontowania wesele, więc montowałem sobie wesele i po tej przerwie skupiłem się na weselu. Zresztą pisałem wam posta, część z was go widziała, natomiast myślę, że nie wszyscy, bo te posty na YouTubie to nie wszyscy generalnie gdzieś tam widzą. Nie zaglądają na tą zakładkę community. To jest jedna sprawa. No i myślałem, we wrześniu już z odcinkami wrócę, po tej miesięcznej przerwie będzie wszystko tacy pięknie, natomiast we wrześniu zaczęły mi się dziwne rzeczy dziać z laptopem. Dziwne na zasadzie, coś tam gdzieś czasami nie działało, coś tam się srało, coś tam się wyłączało, program do montażu nie bardzo chciał działać, zastanawiałem się, co jest 5. No ale mówię, dobra, no męczę się, pomęczę, więc na razie sobie jeszcze poczekam, napisałem wam, że
prawdopodobnie od początku września. Jak się nie uda, no to trudno, no jakby wiecie, nie? Zająłem się też trochę swoim życiem. Ale niestety, pod koniec września miałem już plan taki, żeby oddać to wesele. Natomiast wszystko się przeciągnęło i tego wesela do dzisiaj nie oddałem, dlatego że laptop odmówił całkowicie posłuszeństwa. Do tego stopnia, że wywalało mi bluescreeny i generalnie lipak, nie wiem. Więc do tego stopnia, że nawet nie miałem za bardzo jak korzystać z laptopa na jakiś taki, nie wiem, no minimalny sposób. Ostatnio wysyłałem papiery księgowemu, to musiałem zgrać jakąś fakturę z laptopa, myślałem, że mi szlak trafi. Więc koniec końców wszystko kończyłem na telefonie. No i teraz niedawno byłem w Polsce przelotem, bo zostawiałem auto w Piasecznie i ładowałem towar do Norwegii. Zresztą to zdjęcie, które macie na miniaturce, to jest po drodze do Bergen, bo tam już jest zima. I jak byłem w domu, to wziąłem sobie śrubokręty, wziąłem sobie mój stary dysk i wziąłem sobie mój stary RAM. Bo w laptopie generalnie przy dużym obciążeniu waliło bluescreeny, więc trzy rzeczy tak naprawdę mogły się spierdzielić. Dysk twardy, na którym jest system, pamięć RAM albo płyta główna. I jak wiemy, płyta główna to byłoby najgorsze z tych trzech wyjść, więc modliłem się, żeby to nie była płyta główna. Pamięć RAM. Szczerze to nie wiem nawet, czy RAM, czy dysk lepiej. No teraz okazuje się, że chyba RAM. No ale, bo ja... Skąd te podejrzenia w ogóle moje o dysk albo RAM? Dysk wymieniałem, bo wkładałem tam na M2 i RAM też wymieniałem. Nie ma oryginalnego RAMu w tym laptopie i nie ma oryginalnego dysku. No i wziąłem sobie te stare, które były oryginalnie w tym laptopie z domu, śrubokręt. Dzisiaj sobie pogrzebałem przy laptopie, wczoraj jeszcze też. I sytuacja tego typu, że po wymianie samego dysku nic się nie zmieniło, natomiast po wymianie RAMu laptop przestał sypać bluescreenami. Co za tym idzie, działa. Problem polega tylko na tym, że nie zauważyłem, jak brałem RAM z domu, to wziąłem nie swoje stare kości, tylko stare kości, które wyjąłem z laptopa mojej byłej dziewczyny, jak wkładałem jej większą ilość RAMu, bo jej kupowałem RAM, jak tam były plany takie, że ona będzie mi renderować odcinki. No to jej wsadziłem chyba 8 giga RAMu, czy jakoś tak, a tam była kostka 4 giga i to 4 giga wziąłem ze sobą. I to jest 4 giga, które jest dość wolne, więc renderowanie czy montaż czegokolwiek w 4K mija się z celem, szczerze mówiąc. Nie bardzo nawet, no już teraz nie chcę kupować, bo patrzyłem RAM, bo i tak miałem w planach upgrade'ować RAM w tym laptopie. Patrzyłem RAM 32 giga, to jest koszt 2,5 stówki, więc nie jest to jakiś ogromny koszt. Pewnie zamówię, jak będę już jeżdżę na święta do domu, jak tylko zjadę, to sobie go wymienię i będę sobie działał. Po świąt jestem bez laptopa, raczej z laptopem na zasadzie mogę sobie obejrzeć jakiś, pewno nie zmontować, więc do świąt prawdopodobnie odcinków nie będzie już. Wrócą odcinki, bo to co może teraz będę nagrywał, bo jakby laptopa tyle, żeby zgrać materiał, to mam. No to będę sobie gdzieś tam nagrywał, prawdopodobnie w przyszłym miesiącu i w grudniu. I będę wam to wrzucał, nie wiem, w przyszłym roku prawdopodobnie. Więc tak sytuacja wygląda. Jestem bez laptopa. Na zasadzie montażu czy jakiejś dużej pracy. Bo no 4 giga RAMu i to jest jeszcze chyba tam 2333 MHz. To tak średnio, żeby cokolwiek na tym robić. Więc postanowiłem, że po prostu kupię się na sobie. O, chyba wywaliło całkiem live'a teraz. Postanowiłem, że do świąt skupię się gdzieś tam na sobie i na swoich rzeczach. A nie będę się szarpał i męczył na siłę, bo to nie ma sensu. Jak te odcinki mają się pojawiać, nie wiem, do świąt, raz na tydzień, albo nie wiem, raz będą przez 3 dni, a potem nie będzie przez 2 tygodnie. To nie chcę sobie psuć nerw sobie i wam, a jakby nikt nie umrze od tego, że tych odcinków nie będzie. Wspierający generalnie wiedzą, ja jeszcze
prawdopodobnie te live'y dla wspierających teraz to będę chyba z telefonu robił, tak żeby wam jakby wynagrodzić. Wspierający wiedzą, jak sytuacja wygląda z wyjazdem do Japonii, bo to było omawiane na którymś live'ie. Więc rok 365 prawdopodobnie nadal dojdzie do skutku, w sensie dociągnięty będzie do końca, dlatego że wyjazd mam dopiero we wrześniu. Nie w kwietniu, jak planowałem pierwotnie, tylko we wrześniu, więc do września jest sporo dni. Natomiast też się zastanawiam, jak tego roadloga prowadzić, dlatego że mam ostatnio dylemat na zasadzie, nie chciałbym robić odcinków zapychaczy na siłę, całkowicie bez sensu, dlatego że w sierpniu zrobiłem sobie wolne od internetu, nie? Całkowicie, odciąłem się, wyłączyłem całkowicie sobie internet na tydzień. I powiem wam szczerze, że czuję dylemat moralny na zasadzie, żeby robić odcinki codziennie, które nie będą miały takiej wartości, jaką uważam, że powinny mieć, tylko po to, żeby zabierać wasz cenny czas, bo życie naprawdę jest krótkie, ma się tego czasu wcale nie tak wiele. Trochę chujowo siedzieć na YouTubie i oglądać byle gówno, które nie ma jakiejś super wartości. Strasznie sobie, że tak powiem, przewartościowałem życie i przewartościowałem różne rzeczy w życiu i stwierdzam, że jak mam robić odcinki zapychacze, to szkoda mojego i waszego czasu, szczerze mówiąc. No więc raczej będę szedł w tym kierunku, żeby robić te odcinki jak najbardziej wartościowe, jak najciekawsze, jak najwięcej informacji, żeby tam było ewentualnie i tak dalej, a niekoniecznie tak, żeby walić odcinek za odcinkiem, bo to jest... No nie wiem, jakby to mówię, mam... Sumienie mi trochę nie pozwala, nie? Cześć portalku, siemanko. Sumienie mi nie pozwala robić zapychaczy. Tak bym powiedział. O, siema Stalon. No ja cię pozdrawiam z UK. Zostało mi jeszcze 190 i 200... Nie. Z 270 km dzisiaj. Byłem sobie 14 km spacer zrobiłem. Ty mówiłeś, że kończysz z busami. No kończę, tak. Już jest zaplanowane, jakby to jest przedostatnia trasa w tym momencie. Mam nadzieję, że przedostatnia, bo to wszystko zależy od tego, czy uda mi się w grudniu wszystko załatwić. Tak, żebym nie musiał zjeżdżać na jakiekolwiek formalności wizowe w marcu, nie? Chciałbym jechać tą trasę do świąt, kończę. I w przyszłym roku jedna trasa i żegnam się z busami. Taki jest plan. Planu tego będę się trzymał. Natomiast dla tych, co nie zdążyli, nie byli, no to tak jak mówię jeszcze, o, dzięki Marek, kurczę, ale tak, ja pierdykam, miałem wyłączyć to wspieranie. Dołączyłem się teraz 2 miesiące odcinków nie będzie, aż mi głupio. Czy tak wieje u mnie? Nie. U mnie jest w miarę spoko. Deszcz trochę padał i tyle. Ja pierdykam, co za ludzie, nie? Dziękuję, portalku. Więc właśnie, mam laptopa, ale mam laptopa z upośledzonym RAM-em w tym momencie. Z mojej własnej winy trochę, bo miałem jakości 8 giga w domu i ich nie zabrałem, wziąłem sobie wolne 4 giga. Boli! Wziąłem sobie wolne 4 giga, które... No, ten laptop się nie nadaje do pracy przy montażu w tym momencie. Jakby to jest droga przez mękę, nie chce mi się, kurczę, męczyć. Jeszcze w Full HD jakoś by może poszło, ale w 4K to tak ciężko. Więc do świąt odcinków nie będzie. Jak wrócę na święta do domu, to mam do zrenderowania wesele, które montowałem. Więc gdzieś tam pewnie odcinki pojawią się po świętach. W przerwie pomiędzy świętami a Sylwestrem. Dlatego, że święta też to będą moje ostatnie święta w Polsce. I chcę je po prostu na spokojnie spędzić z własną rodziną. Poświęcić czas siostrze, mamie, z nimi posiedzieć, żeby się nacieszyły moją osobą, bo no, w przyszłym roku na święta mnie w Polsce już nie będzie. O, coś na ty nie domagają.
wszystkiego tajemnicę? Nie. Mówiłem, kiedy wyjeżdżam, bo ja był pierwotny w kwietniu, ale w tym roku byłem w Japonii, zorientować się co i jak i tak dalej, jakie są wymagania, odświeżyć pewne znajomości, zorientować się w sytuacji. I to na którymś live dla wspierających mówiłem, zresztą przed chwilą chyba też mówiłem, że wyjazd jest pod koniec września. To jakby nie jest tajemnica. Po prostu nie mówiłem od razu, że zostało to przełożone z kwietnia na wrzesień, dlatego że nie czułem takiej potrzeby, nie? Po prostu. Dało? Dało. No, więc powtórzę jeszcze raz kwestię, że jakby... To będę, kurde... Jest też taka okolica trochę Lipna, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo widzę, że trochę się zasięg poprawił. Nie mam za bardzo czasu, żeby robić live'a na Postoju. Natomiast pewnie jakiś film tam jeszcze wrzucę, bo do świąt trochę czasu jeszcze jest. Nie wiem, dajcie znać, czy mnie słychać normalnie teraz. Słychać. No dobra, to git. Co będę robił w Japonii? Ja nie chcę bluźnić, naprawdę, ale jak zaczynam mówić ważne kwestie, to przerywa live'a. Naprawdę. Jak pierdzielę głupoty, to live po prostu leci złoto. Tak, talala, jest pięknie po prostu, cudownie, nadaje zajebiście i zaczynam mówić jakąś kwestię ważną, która was interesuje i dostaję reconnecting. Tak to wygląda. No, chyba jeszcze nie czas. Medium bandwidth. Kurde, jak do starych czasów. Ekipa z Twitcha, tam widzę łezki, kurczę, tej. Jak to się mówi? Łezki sentymentu lecą. Z Twitcha chociaż powiadomienie nie wiem, kto znam. O, rany. Zasięg mam full, nie? Nie wiem, czy to jest wina kluba, czy czego dzisiaj. Może faktycznie ten YouTube się nie domaga z live'ami. Nie mam pojęcia nic o internecie we Włoszech. Także nic ci nie powiem. Ja mam abonament wzięty w Irlandii. Kolor busa srebrny. WPI 8130H, jakby ktoś pytał. I tym będę jeździł prawdopodobnie do świąt, o ile nic się nie stanie. Dobra, słuchajcie, może będzie słychać. Więc uwaga, do Japonii jadę na szkołę językową. Jakby do szkoły językowej uczyć się japońskiego, bo miałem tam generalnie zaczynać jakiś swój interes. Ale uznałem, że to jest bez sensu. Bez dobrej, takiej naprawdę bardzo dobrej znajomości języka nie ma sensu. Nie chcę się obracać w środowisku tylko anglojęzycznym, bo jakby mamy przykład człowieka, który tak robił i dobrze psychicznie nie skończył.
Wiem, że to był słaby żart, ale... Sorry, musiałem. To jest niesamowite, nie? To jest niesamowite. Za każdym razem, jak zaczynam to mówić, to wywala live'a. Ja jestem ciekaw, czy dzisiaj chociaż raz się uda, nie? No, w każdym razie. Co się okazuje, mam mniej więcej już lokum, bo chcę zacząć od sharehouse'u. Nie chcę wynajmować mieszkania, bo uważam to za zbędny wydatek. A dla mnie sharehouse z pokojem, nie wiem, 7 metrów kwadratowych, to i tak jest niesamowity upgrade w porównaniu do tego, jak żyję w tym roku. Bo w tym roku żyję w busie praktycznie. Więc no, sharehouse spoko. Myślę, że pierwsze pół roku będę siedział w sharehouse'ie i mam już... Że tak powiem, znalazłem sharehouse, który mnie interesuje, 500 metrów od mieszkania Damiana, więc będę miał przyjaciela tuż obok, dosłownie, jak ze starych czasów, jak z Eweliną mieszkaliśmy za dzieciaka, 500 metrów od siebie. No i niedawno Auschwitz już się przeprowadził do Bumpo, niedaleko od nas, więc... Bunkio, kurczę, gadam Bumpo. Z tego, co patrzyłem, to niecałe 3 km z buta mam do niego. Znaczy będę miał z tej miejscówki, więc jakby i Auspicjusz, i Damian będą w miarę blisko, więc całkiem spoko, nie? Słyszę Japonia, widzę go. O, ale powiem wam, że pomimo, że jakby ja tego człowieka nie śledziłem już od dawna, bo uważałem, że sięgnął dna mentalnego i moralnego, tak po wybuchu tej afery, tak abstrahując od mojego tematu, po wybuchu tej afery dotarło do mnie, że on w to dno puka od spodu, nie? Co mnie, nie powiem, nawet mnie trochę zaskoczyło. Wiesz co, dużo ludzi generalnie spotykam na promie ostatnio. Jak waga? Waga się nie ruszyła za wiele, bo przez wakacje niestety przytyłem, więc tak naprawdę jest chudne. Bo ja mam tak, że zawsze najwyższą wagę mam w sierpniu i potem od sierpnia zaczynam tą wagę zbijać. Bo ja latem nie potrafię się ruszać, nie potrafię chodzić, nie potrafię ćwiczyć, bo dla mnie jest po prostu za gorąco. Ja umieram latem. Więc najniższą wagę osiągam w okolicach maja, a najwyższą w okolicach sierpnia w ciągu roku. Gdzie dużo ludzi twierdzi, że to jest posrane, bo zazwyczaj mają odwrotnie, nie? Czy znam kanał Krzysiek w Tokio? Nie. Nie kojarzę. Znaczy może kojarzę, ale nie wiem. Wiesz co, Adam? No ale to taka prawda, nie? Jakby... Czy ja wiem, co będę robił w Japonii? To zależy. Mam kilka scenariuszy, które gdzieś mogą, w którąś stronę mogę pójść, ale ja nie mam konkretnego jakby celu, żeby coś konkretnego robić. Bardziej mi zależy, żeby gdzieś robić. Mam kilka pomysłów. W zależności od tego, jakimi finansami będę dysponował, znajomościami i możliwościami na dany moment, czyli na koniec roku 2026, no to wtedy będę podejmował decyzję, gdzie pójdę, tak? Jakby wiesz, zakładanie teraz, co będę konkretnie robił za 2,5 roku, mija się z celem, dlatego że przez 2,5 roku może się tyle rzeczy wydarzyć, że równie dobrze to ja mogę wylądować na przykład w Kanadzie, nie? Że to... Właśnie muzyki nie ma, nie wiem czemu. Nie, tak, tak, jak najbardziej uważam, że cele warto mieć, ale ja sobie nie wyznaczam celów na, nie wiem, za 10 lat.
ja sobie bardziej wyznaczam cele, nie wiem, za rok, dwa, coś koło tego, nie? I mam na przykład cel z tą Japonią i wiesz, jak to zrealizuję, to będę sobie wyznaczał kolejne, nie? Ale nie, ja mam muzykę na tym, ja mam muzykę na telefonie, więc zastanawiam się tylko, czemu mi nie gra. Momencik. Dobra, mam jakąś muzykę, można jechać. Wiesz co, czy ja się dygam, że może się nie udać? I tak i nie, bo nie nazwałbym tego, że się dygam. Jakby zdaję sobie sprawę, że jest takie prawdopodobieństwo jakieś, jest taka możliwość, że może nie wyjść, bo zawsze jest, ale mam ten komfort, niesamowity komfort psychiczny, że mój najlepszy przyjaciel będzie 500 metrów ode mnie mieszkał. Bardzo dobry znajomy auspicjusz będzie mieszkał niedaleko. Będzie mieszkał również niedaleko, bo w Saitama mieszka Przemek. Emil w Kamakurze. Więc wiesz, to też nie jest tak, że ja będę tam całkiem sam. Mam jakieś grono znajomych i takiego naprawdę przyjaciela, którego traktuję jak brata. Zaraz na miejscu tam będę miał. Że wiesz, to jest takie trochę granie na kodach na dzień dobry, nie? Tygodnie temu stałem za Alpami? Chyba nie. Chyba nie, raczej nie. Czy będę jeździł busem? Nie. Natomiast z tego co wiem, bo to mi Emil ostatnio wysyłał, rząd japoński rozważa bardzo poważnie wprowadzenie specjalnej wizy dla kierowców zawodowych, czyli dla kierowców ciężarówek, dla kierowców taksówek i dla kierowców autobusów, bo oni tak rozumieją kierowców zawodowych w Japonii. Więc jakby mi kilka opcji, które mam gdzieś w głowie nie wyszło, to zawsze mogę iść w Japonii na taksę, nie? I jeździć sobie na taksie w Tokio i dostać na to wizę. Bo prawdopodobnie zanim skończę szkołę, to będzie już wprowadzone. A mam też staż jako kierowca bardzo duży. Więc bez problemu bym, myślę, dostał na to wizę, tak? Ale to jest bardziej na zasadzie ciekawostki, że będzie coś takiego. Ale jest to któraś tam opcja w kolejce z rzędu, nie? W sensie... Jutro mam przerzuty po UK, więc nic ambitnego. Powiem ci, Tron Media też jakby moim takim celem i marzeniem, w ogóle moim marzeniem jest to, że chciałbym mieć małą firmę w Japonii. Może niekoniecznie w Tokio, ale małą firmę w Japonii. I to małą firmę, która będzie szanowała pracownika, która będzie szanowała klienta i na zasadzie poprawności moralnej, bez żadnego lecenia w ciula za przeproszeniem i z klientami i z pracownikami, będzie w stanie pogodzić to tak, żeby to prosperowało i będą wszyscy zadowoleni. To jest moje marzenie, nie? Stworzyć takie miejsce.
pierdykam z plażu następny, nie? Czemu akurat w Japonii? Bo Japonia jest moim, można powiedzieć, domem mentalnym. Tam czuję się naprawdę jak u siebie, bardziej niż w Polsce, pomimo że się w Polsce wychowałem. Bardziej mi odpowiada ich kultura, ich podejście do wielu spraw i tak dalej. My się z Damianem często spieramy ogólnie, bo ja od niego bardzo często słyszę, że bo znowu ich bronisz tych Kitajców, tych Japońców. Ja wiem, że tu jest fajnie i w ogóle, bo przecież też tu przyjechałem, ale pod pewnymi względami to oni przekinają, a ty ich bronisz. Także tak to tak wyglądają czasami rozmowy między mną a Damianem, nie? Znaczy Japonia przede wszystkim ma bardzo niekorzystny system podatkowy dla gejzinów, czyli dla obcokrajowców, no ale to no nie przeskoczysz tego, nie? Tak, ale tutaj też, żeby mieć wizę, no to musisz mieć firmę w Japonii. Ale to wywalone, mogę sobie nawet firmę w Dubaju zarejestrować. Ale no jak nie będę miał możliwości wizy, no to zostaje, żeby tam mieszkać, musisz tam mieć coś pod wizę, nie? Więc zostaje firma w Japonii wtedy. Wiem, że nie jest różowo, no ale samo Tokio daje też duże możliwości, więc to też nie jest tak, że jest za nic, nie, te podatki. Swoją drogą, ten kawałek od 3 dni katuje jak posrany. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek kojarzy. Zarabiasz, jak zarabiasz i tak dalej. No i przede wszystkim od wymagań prawnych, jeżeli chodzi o niektóre kwestie. Ale myślę, że najbardziej, to chciałbym mimo wszystko ogarnąć coś z wideofilmowaniem. Również teledysków. Mam takie marzenie, żeby kiedyś dla jakiejś piosenkarki nagrać teledysk może. Może kiedyś dojdę do takiego momentu w życiu, kto wie. Niekoniecznie tworzyć YouTube'a na pełen etat, tylko bardziej filmowanie na pełen etat gdzie indziej. W ogóle to telefon się chyba zgrzał. Czy likwiduje kanał? Nie. Tylko, że dobra, czekajcie chwilę, ja muszę wyjąć go z futerału, bo przecież zaraz tutaj nie powinno się tego w UK robić. Wiesz co, czy obsługa kamery? Nie wiem właśnie, ale raczej chyba montaż, wiesz, bo na pewno myślę, że na początku skupię się na montażu, dlatego że wiesz, montaż mogę robić każdemu z całego świata praktycznie, siedząc na dupie w Tokio, nie? Z filmowaniem nie jest tak różowo, bo jednak musisz jechać na plan, na miejsce nagrań i być fizycznie gdzieś.
No i dużo inwestować w sprzęt, to jest fakt, nie? Bo w przypadku montażu to tak naprawdę potrzebujesz tylko dobre kompa. No i po przylocie do Tokio przesiadam się na Apple'a całkowicie, bo już mam dość Windowsa, więc będzie przesiadka na MacBooka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? No, ja też podawiam UK. Teraz to mi laptopa wywiało. A raczej RAM w laptopie. Oczywiście ten RAM to mam, no bo na RAM jest dożywotnia gwarancja, więc będę reklamował. Może się gdzieś przyda na coś, nie wiem. Zawsze dwie kości na 16 giga tam miałem, nie? Znaczy, prawda jest taka, że Windows też dogonił mocno Apple'a, bo jeżeli chcemy kupić sprzęt na poziomie MacBooka Pro z M2, no to na przykład Asus robi bardzo dobre laptopy ProArt, linię, która jest po prostu dowalona, ale ona kosztuje praktycznie tyle co MacBook, więc to już jest wybór, który system ci bardziej odpowiada, a możliwości te sprzęty mają bardzo podobne, nie? No do tego wiesz, ja chcę teraz też 32 giga sobie kupić do lapka, bo i tak już muszę wymienić, tak, bo mi się ten RAM zrąbał, więc będę 32 wkładał, nie? Czy może Japonia ze względu na Japonki? No, też, tak ci powiem, też. Nie ukrywam, że Azjatki tutaj pod tym Wolverhampton, to nie wiem, kurde, jest czarna dziura zawsze, nie? Wiecznie wyrywa się. Wracając do tematu, to jakby dla mnie Azjatki przede wszystkim, zwłaszcza po tym, co zobaczyłem w tym roku w Tokio, uważam, że są o niebo bardziej atrakcyjne niż Europejki. I tu nie chodzi o ich urodę, tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim o styl ubierania się. Japonki ubierają się bardzo kobieco, uważam. Franki również, czego nie można za bardzo ostatnio powiedzieć o Europejkach, zwłaszcza Europejkach na zachodzie Europy. Bo jeszcze w Polsce nie jest źle, chociaż też to się zmienia. Ogólnie w centralnej Europie nie jest tak źle, ale no zachód Europy, a wschodnia Azja to jest dzień do nocy. Dosłownie dzień do nocy. A co do tego, czy Japonki nie lubią obcokrajowców? I tak i nie. Są takie Japonki, które nie lubią obcokrajowców, owszem, zgadzam się. Jest ich całkiem sporo. Są takie Japonki, które na przykład preferują obcokrajowców nie tylko ze względu na wygląd, ale również ze względu na to, na kulturę na zachodzie. Czyli na większe zaangażowanie mężczyzn, nie wiem, w ogarnianie chaty, czy pomoc w domu, w takich normalnych domowych. Mniejszy taki, nie wiem jak to powiedzieć. Szowinizm to jest za mocne słowo, bo to bardziej chodzi o to wejście w tradycyjne role, że wiecie, facet ma zarabiać, a żona ma siedzieć w domu, nie? Jakby dużo Japonek już też trochę chce bardziej iść w stronę zachodu pod tym względem, ona też by chciała czasami mieć jakąś swoją karierę i tak dalej, ale żeby facet też bardziej był obecny w domu, a nie tylko w pracy. Co jest na razie trudne w Japonii bardzo, bo ten rynek pracy jednak wymusza trochę na pracownikach, żeby siedzieli w pracy i żyli pracą bardziej niż rodziną. Ale to też się powoli zmienia i z roku na rok jest pod tym względem coraz lepiej. I to również mówią mi moi znajomi, którzy w korpo robią, więc... Japonki, jeżeli chodzi o Azjatki do 1, powiem, że chyba wolę Koreanki, jeżeli chodzi o wygląd, ale jeżeli chodzi o styl ubierania się i podejście, to Japonki. Natomiast przerażające jest to, jak dziewczyny w Tokio, takie młode dziewczyny, całe szczęście mój target, czyli tam powiedzmy poniżej 26-27 lat, jak lecą na hajs i na kasę. I jak na przykład dla nich
jeżeli są z facetem tylko dlatego, żeby mieć chłopaka, bo tak wypada, to dla nich nie jest problemem absolutnie, że one będą zdradzać tego faceta. Jakby to jest normalne w Tokio. To jest chore, ale no to też trochę wynika z ich kultury i z tego, w jakim tam świecie, tak powiem, się wychowywali, nie? No to sporo tego raka przyszło z Ameryki niestety. Jakby chyba na całym świecie sporo raka przychodzi z Ameryki, bo wszyscy są tą Ameryką tak zafascynowani, a osobiście uważam, że większość tych rzeczy, którymi się reszta świata fascynuje, to jest okręt dupy, nie? No, siedzę na Androidzie. Natomiast do szkoły językowej będę potrzebował iPada. Będę robił zakupy w Tokio już, jak przylecę, bo zmieniam na maszynę. Wracając, będę miał iPada i będę miał MacBooka. I moje serduszko jest bardzo przy Sony. Chciałbym mieć telefon Sony i nową Xperię, ale mając w domu MacBooka i iPada, to iPhone robi się takim trochę jedynym słusznym wyborem. Plus, kolejna rzecz. Jakby owszem, Xperia jest zajebistym telefonem, ale jeżeli chodzi o wideo, a no robiąc vlogi, czasami nie zawsze możesz zabrać aparat, a fajnie by było wziąć telefon i coś nagrać nawet. Jeżeli chodzi o wideo, to niestety, z bólem to przyznaję, iPhone zjada Xperię w przedbiegach. Dosłownie, zjada ją. Jeżeli chodzi o zdjęcia, Xperia potrafi robić lepsze zdjęcia od nowych iPhone'ów, ale jeżeli chodzi o wideo, no to niestety tutaj nie ma nawet polotu. Już pomijam fakt taki, że iPhone'em możesz sobie nagrywać w ProResie, tak? Co z telefonami Samsunga? Bardzo dobre jakościowo telefony, ale wolę Sony. Nakładka w Samsungu mnie trochę drażni, szczerze mówiąc. A co do twojego zdania tam, bo widziałem, już nie pamiętam kto, rzucił, że mnie w Polsce nic nie trzyma. I tak nie. Mam mamę w Polsce, ogólnie mam rodzinę, tak? No, siostrę mam, którą bardzo kocham. Ale no to są jednak, wiecie, moi rodzice, czy moja siostra, to są osobne rodziny. Jakby ja z tego domu się już wyprowadziłem, żyję, można powiedzieć, na swoim, chociaż teraz pomieszkuję u rodziców, więc to też trochę wróciłem na stare śmieci. No ale to, wiecie, to nie jest żona czy moje dzieci, nie? Więc ja swoją rodzinę gdzieś tam będę zakładał i chciałbym zakładać w miejscu, w którym czuję się dobrze, po prostu. Najzwyczajniej się. Zresztą mam dwójkę wspaniałych przyjaciół, trójkę w sumie, plus kilku przyjaciół takich, którzy może są przyjaciółmi, ale nie takimi najlepszymi. I generalnie tak, no jeden mieszka w Polsce, ale jeździ busem, więc tak jakby go w Polsce nie było. Druga przyjaciółka mieszka w Niemczech w Karlsruhe, razem z mężem i dzieckiem. I Damian, którego również no, kocham jak brata, traktuję go jak najbliższą rodzinę, wyprowadził się w tym roku do Tokio. Więc poza najbliższą rodziną, czyli siostrą i rodzicami, są wszyscy moi najbliżsi, cała reszta po prostu z tej pory dawno się wyniosła, nie? A jeżeli będę mógł żyć w miejscu, w którym będę miał przyjaciela tuż obok, dosłownie, bo 500 metrów obok, no to jest dla mnie win-win, nie? Na przykład parę osób się mnie kiedyś pytało, czemu nie Korea? Podejście ludzi w Korei mnie strasznie drażni. W sensie Koreańczycy uważam, że dużo bardziej lecą na hajs i oceniają ludzi przez pryzmat zarobków i majątku niż Japończycy. W Japonii owszem też jest ciśnienie na to, żeby nie wiem, jak dziewczyna przyprowadza chłopaka, żeby ten chłopak jak najlepiej zarabiał i tak dalej. Znaczy do pewnego czasu, bo w momencie jak dziewczyna ma już tam 30 parę lat, to jak wszędzie robi się mniej wybredna, tak? Albo rodzice mniej wybredni. Ale jednak w Korei jest bardzo, widać te podziały często i
wręcz czasami widać taką pogardę w stosunku do ludzi, którzy są mniej majętni od danej osoby. Strasznie mnie to drażni, strasznie mnie to pienia w Korei. Wszędzie jest dobrze, tam gdzie nas nie ma. Wiesz co, no... Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, gdybyśmy tak ciągle powtarzali, to siedzielibyśmy wiecznie w tym samym gównie, czyli we własnej strefie komfortu. Czyli robilibyśmy to, co ja robię od 5 lat. Siedzę na busach, bo po prostu tu mam dobre pieniądze i nie wiem, postanowiłem sobie wejść w związek i próbować zostać w Polsce. Czyli w gównie, które znam, w którym jest mi do dupy, ale je znam. Trochę tak jak Pawlak i Kargul, nie? Czyli a tam co będziemy do wroga szukać, jak za płotem jest swój. Jakby nie za bardzo przepadam za tym przysłowiem, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, bo... Z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony można trafić na miejsce dużo lepsze dla nas, niż to, w którym jesteśmy. A z takim myśleniem, że nie ma sensu, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, możemy wiele takich miejsc w życiu nie odkryć. No tak, Koreańczycy, owszem, Koreańczycy przez ostatnie kilkadziesiąt lat majętnie no to wystrzelili w kosmos i to jest w tym momencie ogromna gospodarka. Ale Koreańczycy mają dużo większy problem z przyrostem naturalnym niż Japończycy, nie? No to jest niestety domena każdego rozwiniętego kraju, gdzie ludzie zaczynają lecieć na hajs i bardziej na takie dobra materialne niż na zakładanie rodziny. To widać na zachodzie Europy, to widać w Stanach, to widać, nie wiem, w Kanadzie, no w każdym wysoko rozwiniętym kraju, tak? To powoli zaczyna się w Polsce. Im więcej pieniędzy, tym mniej dzieci. To jest norma niestety. Owszem, jest masa innych czynników również, ale no to jest gdzieś tam jakiś taki wspólny mianownik tych krajów. I co jak co, ale Korea chyba teraz ma najniższy przyrost naturalny na świecie. Że miodu tam nie ma w Japonii. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Inne wartości będą miały inne priorytety. I dla mnie na przykład wady Japonii są bardziej, znaczy Japonii jak Japonii, ale bardziej społeczeństwa japońskiego, gdzie no ja się tym jakby krajem fascynuję, można powiedzieć, nie interesuję, a fascynuję od już teraz 13 lat, bo miałem 21 jak zacząłem. Dla mnie wady społeczeństwa japońskiego są bardziej do zaakceptowania niż wady społeczeństwa polskiego. To jest na tej zasadzie. Bo plusy są tutaj i tutaj, nie? Kurde, ale jedziesz tym Priusem 70. Ja rozumiem, że bateria i trup, ale no to jest Prius, a nie elektryk. Czy sytuacja może się zdestabilizować. Wiesz co, Japonia trochę jedzie na tym samym wózku, co my w Polsce. W sensie, wiesz, no to my mamy jednak za granicą wojnę. 1000 kilometrów od Polski, można powiedzieć. Rosja z Japonią tłukła się nie będzie, bo na dwa fronty to im tak trochę nie wyjdzie. Chińczycy, no to tam jedynie ten Tajwan. Fakt, no Tajwan jest bliżej, bo 30 km od najdalej położonej na zachód wyspy japońskiej jest Tajwan. Tam 36, ale no tam jedynie mogą Chiny z Tajwanem poszaleć, co się raczej nie zdarzy. A Korea Północna, no to bardziej straszy niż coś, cokolwiek będzie robiła, bo to jest na zasadzie trzymania się kurczowo władzy, żeby nikt się tam nie broń losie nie wpierdzielił i nie rzucił ich stroną, że tak powiem. Więc strzelają tymi rakietami, żeby, wiecie, to jest trochę tak jak Mały Jork,
który stoi i szczeka na wszystkich w koło, żeby do niego nie podejść, bo on ugryzie, nie? No ja tak traktuję Koreę Północną trochę. Ja uważam, że Kim akurat wszystko, co Kim robi, to jest po to, żeby go stroną nie zrzucili, nie? On chce tam rządzić, koniec. Powiem ci tak. A propos tego Kima jeszcze. Wszyscy twierdzili, że jak ktoś pierwszy zacznie rakietami strzelać w inny kraj, to będzie Kim, a nie Putin. I co się stało? Jakby... Uważam, że nie ma sensu. Wiesz... Też trochę tak. No myślę, że... Tego live'a to jeszcze pociągnę tutaj do końca obwodnicy Birmingham i zakończę, bo tam dalej to już będzie ciało bardziej, a telefon też chyba się zrobi. Bo klatkuje jak nie wiem. To jest 5, to jest tym laptopem, wrzucić go na YouTube, ale to nagram telefonem. Chyba, że w MP4 nagram ratem i po prostu sobie przerzucę na telefon i na telefonie wrzucę taką surówkę bez cięcia, bo nie wiem, czy mi się to czy na telefonie, a na laptopie to na pewno mi się nie chce przy 4 giga RAM-u. Przy 4 giga RAM-u to mi się nawet materiału Full HD nie chce ciąć na laptopie. No, Irlandia teraz uważam, że to nie jest najmądrzejszy pomysł. Tam jest strasznie kryzys mieszkaniowy. Przez to, jak korporacje wywindowały sztucznie PKB. Bo no, Irlandia trochę stała się ofiarą swojego własnego majątku przez raj podatkowy, który stworzyli. I tam mieszkania są tak horrendalnie drogie, wiecie? No, musiałbym mieć tam dobrą pracę, ale to... Irlandię lubię, bo tam też siedzi dużo Azjatów ogólnie w Dublinie. Jest przyjemnie, ale to... Jednak wolę klimaty azjatyckie, nie? Kurde, mogłem Nota wyciągnąć do robienia live'ów. Może by lepiej sobie po tej Xperii. Ta Xperia się grzeje jak nie wiem co. Tak.
rolę Chrissy Constanza zrobiła tam zajebistą robotę swoim wokalem. No ja w obecnej trasie jestem, nie wiem, bo liczyłem to kurczę ostatnio. No ale właśnie, bo muszę się wam pochwalić jeszcze jedną rzeczą. Od 19 czerwca jestem w trasie i od 19 czerwca nie wypiłem ani jednego energetyka i ani grama alkoholu. Odstawiłem całkowicie alkohol i odstawiłem całkowicie energetyki. I o ile początki bez energetyków były trudne, naprawdę były trudne, tak teraz bez energoli radzę sobie bez żadnego problemu i nawet hierbę rzadko piję. Jakby bardzo rzadko spożywam kofeinę. Ale nie czuję, żebym potrzebował jej do życia, nie? Staram się zdrowo jeść. W momencie, kiedy odpowiednio się odżywiasz, nie potrzebujesz aż tak dużo tej kofeiny. Organizm ma naprawdę bardzo dużo energii. Obiecałem sobie, że przy alkohol jakiegoś się napije, to będzie w Tokio razem z Damianem i z Auspicjuszem. Jedyny wyjątek, jaki będzie, bo będzie wyjątek w przyszłym roku, to jest 17 sierpnia na weselu Damiana. To będę świadkiem i nie to, że mam zamiar się nawalić, bo jednak będę świadkiem, więc pasowałoby trzymać jakiś fason, ale no... Nie mogę nie wypić ich zdrowia, nie? Zamykaniem dróg, to ci Angole też mnie do szału doprowadzają. A najgorzej w ogóle, jak ostatnio mi zamknęli drogę na wylocie z Dover, Folkestone, i z portu można było tylko wyjechać, kurwa, na tą M2, nie? A2. W ogóle nie można było wyjechać z portu na A20, czy w stronę miasta. No myślałem, że mnie szlak jasny trafi, krew nagła zaleje, nie? Piorune siarczyste, ogniste, kurwa, no. Szlak mnie trafi z tym netem, naprawdę. Żyje, tylko leży właśnie. O, jest, proszę, tutaj. On cały czas żyje. Nie wiem, czy będzie widać, gówno będzie widać.
O, widzisz tą mordę? Jest mordeczka. No, w Anglii z zasięgiem to wiesz, nic nowego, nie? Wiesz co, kawałek za Oxford, jutro mam przerzuty. Do Alpine F1 Team będę jechał z towarem. Boże, ile tego G-Idol mam na liście. No, a tam już kilka razy byłem. Raz byłem, pamiętam, z dostawą, to szefostwo sobie śmigłowcami przyleciało i musiałem czekać, zanim mnie wpuszczą, nie? Widzę, że telefon już całkiem ma dość, bo obraz się zaciął, nie? Już jest... Apka YouTube'a już poddała się. To jeszcze moje ostatnie wynalezisko koreańskie, którego słucham namiętnie, wam puszczę na koniec i będziemy live'a kończyć. Pomijam fakt, że to jest wynalezisko koreańskie, ale ten kawałek jest po japońsku, nie? Japońsko-angielski. Klasycznie. No ja teraz brody nie golę, w sensie golę w tych miejscach, których chcę golić, ale resztę trzymam tak na około właśnie pół centymetra. Pół centymetra do centymetra. Jakby ten net wytrzymał, to bym pociągnął tego live'a do parkingu, na którym pod prysznic idę, pod Warwick. I jeszcze bym, kurczę, ten się wam pokazał, ale no, działa jakby chciało, nie mogło, nie? To do nocnej jazdy to różne kawałki podchodzą, ale ostatnio bardzo dużo seriali słucham muzyki. Ale ja te dziewuchy znalazłem po kawałku Queen Card, który ostatnio zrobił się po prostu no, najpopularniejszy ich kawałek, jaki wydały. Nie wiem, ile to ma na YouTubie w tym momencie wyświetleń, ale chyba coś koło 300 milionów, nie? A to jest jeden z pierwszych kawałków, które w ogóle G-Idol nagrało. Czy to prawda, że Koreańczycy nie lubią... Tak, prawda. Ale... Ja ci to przetłumaczę na prosty przykład.
taki, który zrozumiesz jako Polak. Pierwsza sprawa, no Shinzo Abe już nie żyje, bo został zamordowany w zamachu 2 lata temu chyba? Czy w tamtym roku? Już nie pamiętam, bo ten czas ostatnio mi strasznie szybko leci, ja nie ogarniam czasu już. Ale największy letni festiwal, bo ogólnie festiwale, tak jak u nas odpusty na wsiach odbywają się przy kościołach, tak tam w świątyniach Shinto odbywają się festiwale. No i wtedy są jakieś stragany, niestragany, różne czasami ozdoby, lampiony, lampeczki, nie wiadomo co jeszcze, nie? Jest pięknie. Pomijam fakt, że większość Japończyków wchodzi dla efektów wizualnych i dla samego festiwalu, a nie ma pojęcia o historii danej świątyni, bo jeżeli chodzi o historię, Japończycy są strasznie niewyedukowani, ale wyobraź sobie, że jest kościół w Niemczech, w którym odbywa się największy festiwal, czy największe święto takie kościelne, z pompą, w całym Berlinie. I w tym kościele, albo na cmentarzu przy tym kościele, jest pochowany Göring i spółka. I teraz regularnie Angela Merkel chodzi się tam modlić. Do kościoła, w którym jest pochowany Göring i spółka. Ciebie jako Polaka, za przeproszeniem, chuj by strzelił. A Shinzo Abe chodził do świątyni Yasukuni oddawać cześć swoim przodkom, gdzie w Yasukuni pochowani są jakby jedni z największych zbrodniarzy II wojny światowej. Pomijam fakt, że Niemcy przy Japończykach to były wyżyny humanitarne, jeżeli chodzi o mordowanie ludzi. Obozy koncentracyjne to było po prostu naprawdę hiperhumanitarna eksterminacja ludności przy Japończykach. Ja, jakby z całą moją miłością do tego narodu i do tego kraju, Japończycy podczas II wojny światowej to byli najwięksi skurwiele na świecie. Bardzo polecam ludziom, którzy są w ogóle zainteresowani tematem. Tyra z Korei nagrała odcinek o koreańskich pocieszycielkach. To ma 20 parę minut. Materiał jest naprawdę fantastycznie zrealizowany. Wpiszcie sobie na YouTubie pocieszycielki albo historia koreańskich pocieszycielek Pyra w Korei. I gwarantuję wam, że będziecie tego słuchać i oglądać i będzie wam się skóra na głowie i na plecach jeżyła od tego, co będziecie słyszeć. Pomijam fakt, że jakby dane historyczne są niejasne, ale szacuje się, że Japończycy mogli wymordować do 25 milionów Chińczyków podczas II wojny światowej. Więc no tak, no busie. Przedostatnia praca w tym momencie. A propos kawałka, o którym wam mówiłem, o którym odkryłem dziewuchy. Przez tydzień odsłuchałem go te 100 razy. Nie wiem, czy to nie będzie najczęściej słuchany kawałek na Spotify w tym roku. Przede mnie. Tak, potem na stałe do Japonii. Na pewno widzieliście to na Reelsach albo TikToku, jak widzieliście, nie? Albo słyszeliście. Nie mam Maćka. Nie, no z internetu nie będę nic puszczał, bo to
to jest, wiesz, ja mam na spot i po prostu pobrane otwory, więc jak puszczę coś z Neda, to będzie drama. Dojeżdżamy do wodnicy, do końca wodnicy Birmingham, więc będę kończył. Większość info przekazałem. Portalek. Ja pierdolę. Gość! Co ja tu mam w ogóle? No to ostatnio zacząłem słuchać bardzo dużo K-popu, nie? Bardzo dużo K-popu. Ale J-Rock też jest, żeby nie było. W ogóle przez ostatni rok, rok to nie, ale w tym roku bardzo mało słucham muzyki z zachodu. Głównie słucham japońskiej, koreańskiej muzyki. Do tego stopnia, że myślę, że muzyka nie koreańska, nie japońska, której słucham, to jest mniej jak 10%. Nie no, ja osobiście uważam, że Japończycy, to mówię, to byli najwięksi skurwiele II wojny światowej. Niemcy przy nich to się chowają. Zresztą nie bez powodu zjednoczenie Japonii dawno temu udało się dlatego, że Nobunaga znalazł im wspólnego wroga, bo zaczęli najeżdżać na Chiny i na Koreę, nie? Korea, no, na Chiny. Oni tak naprawdę dopiero pod butem Amerykanów zrobili się tacy strasznie pacyfistyczni i trochę wykastrowani, można powiedzieć. Co nie zmienia faktu, że mają chyba trzecią największą armię świata, która jakby prawnie nie jest armią, tylko siłami samoobrony. No ale gdyby ktoś chciał na nich najechać, to trzecia armia świata, nie? Wam w najbliższym czasie film. Jeszcze. Nie wiem, czy uda mi się skończyć tego live'a, więc trzymajcie się! Dobrej nocy wszystkim życzę. Mam nadzieję, że było mnie słychać teraz. Dobranoc. Kocham was wszystkich. Jesteście zajebiści. Zajebistego tygodnia. Jak najmniej. Dobrej nocy. Co my tu mamy za kawałki na liście? Bye.
pytań na koniec. Pyk! Thank you.